Człowiek to głębia ostatecznie niezgłębiona, ale jest mądrość, która wiele mówi o nas. Warto posłuchać tej mądrości na wypadek, gdybyś przestawał sobie sobą dawać radę. Inteligencja lubi robić na złość woli, dopóki wiara jej z tych głupot nie wyzwoli. Nie rób niczego nigdy wbrew Bożym intencjom, inteligencjo, inteligencjo. Im kto zdolniejszy, tym mu więcej trzeba wiary, bo bardzo łatwo zaprzepaścić takie dary. Samemu zwieść się swoim własnym pięknym słowem i w gąszczu znaczeń ostatecznie stracić głowę. Inteligencja mu zabierze wielką przestrzeń, zamiast uwolnić go ukaże ślepą ścieżkę. Nie rób niczego nigdy wbrew Bożym intencjom, inteligencjo, inteligencjo. Rzadko się zdarza, żeby człowiek zdolny, bystry, w pełnej pokorze szedł biskupy lub ministry. Już mu się zdaje, że rozumy posiadł wszystkie i zwykli ludzie to rewiry dlań zamisty. Inteligencja zaprzęgnięta w służbę ducha i mądrzej mówi i uważniej innych słucha. Nie rób niczego nigdy wbrew Bożym intencjom, inteligencją. Czego chce ode mnie? Czego chce?
mi w zamian dasz, co lepszego za to dasz. Ja znam już wszystkie drogi, byłem tam i wróciłem. Tam u Kresli jest po prostu nic, tak jak ja w narkoze snu. Wejdź w narkoze snu. Nocą puka ktoś, ze snu budzi mnie. To tak puka moje serce, ono to moje serce w noc mnie budzi i chcę ciepła twego ciała. Czułości twojej trzeba mu. Zabiłaś słabość, też od nich wyciągasz dłoń, bo wygrano.